Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Ahoj piraci, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Tomek. Jestem. Dzień dobry. Jak się przygotował, to ja też. Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie w Sea of Thieves, ponieważ ogarnął się nowy sezon i są Piraci z Karaibów. Także taki co-op Sea of Thieves i Piraci z Karaibów i wygląda to całkiem fajnie, sympatycznie. I ja mam coś lepszego, mój drogi. Co masz? Zobacz. Jaka lutnia. Widzisz, panie? Wiedźmina ja piosenka. Paś, ty widział z Wiedźmina. No i daj to jeszcze raz, może jeszcze raz, no popatrz. Nie wiem, co to było, bo to randomowo Wiszantę daje, ty. To przeskakuj. Czy to było z Wiedźmina? To chodź, idziemy tutaj do wieszczki. Kuźwa, czekaj. Ona da nam misję wieszczka. Z Jackiem Sparrowem. Działam lutnie. Także zobaczymy. Słuchajcie, w związku z tym właśnie, że są te nowe opowieści, stwierdziliśmy, że je dla was nagramy. Co prawda też streamujemy Sea of Thieves dosyć dużo. No tam teraz będziesz szukał piosenek. Ty nagrywasz w ogóle? To. Aha, no git. Dobrze, to słuchajcie, zaczynamy pierwszą opowieść Piracki żywot. Dziwny rozbitek ostrzega przed niebezpieczeństwem, które zagraża Sea of Thieves i pirackiej drodze życia. Chciałem przeczytać, że zagłosowałem. Ja już to prawda mam to zrobione, Tomek jeszcze nie. Nie. Cześć, Wieszczka. Bardzo fajny. I słuchajcie, ten materiał, domyślam się, że będzie nagrany naraz, ale pewnie będzie podzielony. A ja was zapraszam na G2 i łapki, komentarze, subskrypcje. A Tomek tak się podjarał, że zapomniał o intro. Jezus! Co jest ze mną nie tak? Nie wiem. To G2. Ja już powiedziałem. To nic. Się skonfuzowałem. To czytam, co ona robi, co mówi. Now do a new danger is coming on the tide. Nie zasłaniaj mi tego, ty. Already a change this world to its liking. And if what it wants can't be found, it will take everything. Want to know its name? Tomeczka, ale tą klimkę to tam ścisz troszkę. Jezus, excuse me. Szumi jak morskie fale. O. Iron below the feet of the ferryman, trapped for all forever in the sea of the damned. Nobody but its captain may trade below the deck of that ship. Yes, I'm captain. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to stow away. Boże, chcę dzieciaka na kapę. Dostaniemy mandat. Your destiny. Ja mam migawkę. Migawkę? No sobie przypomniałem, jak to mówiłeś, no migawkę. Tak, jakby ktoś nie wiedział, w łódzkim na bilet miesięczny mówi się migawka. A jak to było? Zajezdnia autobusowa, tak gdzie się kończy, pętla i tak dalej, u nas na to się mówi krańcówka. To nie, u mnie normalnie pętla i bilet miesięczny. Nie, migawka. Migawka i krańcówka. I waha na benzynę się mówi. A no. Już? Nie, patrz. Twoja lutnia inaczej gra. Co ty robisz? O. Ale nie śmiecimy, pani. No, ty. To jest. Ej, początek z Wiedźmina. Patrz, kibicuję ci. A nie, ona coś miesza. Też to chcę? Avada Kedavra. I teraz czas rozpędu w ten portal wejść. A, jestem bokiem, nie widziałem portal, była kreska. No Wojtek, nie da... Co? Patrz tam, co się dzieje na morzu. Musimy ona w szparkę. Nam... Gdzie ty jesteś? Tu? Widzisz tam, co się widzę, otworzyło? No w szparce, no. Tam no musimy płynąć. Tak. Port rozkoczyć, kuźwo. Pirate's life. Now make sail. The door is open. No to nara, a jeszcze mówisz. No są mewy, tak. Zostaw mewy.
Gdzie masz mewy? Gotowy na ratowanie Jacka Sparrowa? Nie mam mew. Tak. Dobrze, to teraz czytaj opowieść. Wojtek, ja mam breakdowna dzisiaj. No. A jakie to było słowo ostatnio na live'ie? Perturbacja. 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 Zostaw mnie. Mów mi, gdzie mam płynąć. A dobra, gdzie mam płynąć? Tomek. Przecież widzę gdzie. Dobra, Tomek, już Tomek się... Tomek ma dzisiaj dysk mózgę totalną, więc możecie mu zostawić serduszko w komentarzu dla Tomka specjalnie. Już pamiętam, gdzie mam płynąć. Dobrze, to ja będę czytać w takim razie. No, czytaj. Morski przypływie... Co? Morski przypływie porwia mnie. Ja chciał, żebym ja to czytał. Do miejsca, gdzie marzenie o pirackim losie jest wieczne. Nie każdy, kto tu przybywa, pragnie urzeczywistnić swe marzenia o pirackim losie. Wielkie zło pragnie położyć kres wszelkim marzeniom. Są i tacy, którzy stawiają na się na rozkaz. Ich marzeniem jest zobaczyć Sea of Thieves z powitym rokiem. Wyroki śmierci nie mają tu żadnej mocy. Ktoś inny strzeże bramy. Pomiędzy światami przewoźnik służy. Marzenie o pirackim losie to marzenie o wolności, lecz teraz coś znacznie gorszego od śmierci czeka na tych, którzy pragną swobody. Przewoźnik wie o tym i lęka się tego, lecz musi wypełniać swoje obowiązki. Przysiąg zakuć kajdany tego, który może ocalić te wody. Mowa o więziu niesionym przez fale wieczności, których nie widział jeszcze żaden pirat. Żaden żywy pirat. Sea of Thieves potrzebuje walecznych i wiernych ideałom piratów. Takich, którym nie brakuje odwagi, by stawiać czoła na nastającemu mrokowi. Wypatruj zieleni na horyzoncie, światła, które poprowadzi cię przeklęte wybrzeża. Aby ocalić marzenia o pirackim żywocie, trzeba najpierw ocalić żywot pewnego pirata. I Megalodon nas próbuje staranować. Idź stąd, koleś! No jakieś dziwne. Książka mi się otwarła. Ej, o. Ciemność. Wpłynęliśmy, widzę tak? Ciemność. To było zielenie czarne. O. O, nie podoba mi... nie podoba mi się to. Pamiętasz, jak się strzela z armat? Nie. Ptaszek ci się zmienił? Aha, to nie twój. Pomyliłem tylko ptaszka. Pomyliłem. Ja nie wiem, Tomku, jak możesz pomylić ptaszki. Ja mu coś tam kule biję, nie doczytałem początku. Błyskotki monety, no ale też co. To jest mój ptaszek, tu jest grzmot. No, mówiłem, że się zmienił. To zauważyłem. Sam się zmienił. Dobra, chodź. Twój jest większy. Gdzie mam iść? Na dziób. Rozbił się Titanic. Onku. Jest piraci, to jest tak 1600 coś rok chyba. A tak wygląda. 1900. To wyglądało to, jakby no, jest Titanica, co nie patrz, no prawie pół statku i pół statku. Jeszcze palcem ci pokazuję do ekranu. Dobrze, dobrze. I też tak realistycznie, nie wszystkie szalupy były pełne. Titanica. Nie wyciągajcie go. O, ktoś mi dzwoni. Tam ciągle gra muzyka. O, latarnia. No. Czyli ja bym do kościoła szedł, muszę. Do Rimy. Gdzieś ty po las, chodź tutaj na ten. Ja nie wiem, co mam robić, bo tutaj tak dziwnie. Nie, tu mnie coś zezra, bo... Jezu, stań tu, bo trzeba patrzeć do przodu. W 1600 którymś mieli megafony? Dobre nagłośnienie ma. A! Co to? Wojtek. O. Czemuż mnie strzelił? Nie ja. Co to? A puszka wróciła. A nie, to moja. Żmocik. Kto we mnie strzelił? Ej, co to? Tu masz scenki teraz, tak? O Jezus, ja byłem confused. Chciałem ich wyprosić. O, znikli. To oni strzelili! Aha, na wprost, ale dobra. Tak, tak, Tomku, oni strzelili. Mhm. Czy to ty strzeliłeś? Nie, no czym? O... Z pistoletem cię nie... O. To czemu obry... Nie zwracajcie uwagi. Smuż miodu.
kamerą przed tobą. Tak, bo wpływamy do opowieści. Aha, napisy. Jest jakiś bajarz, Wojtusiałka i Grzmot. A ja? Ale ja też mam... bajarz? Ja jestem Wojtusiałkę bajarz. Mam Aha. taki tytuł piracki. Bajarz, dobrze. Tak? No rzeczywiście. No widzisz. Dobra, Grzmocik, ale ja cię muszę chyba schować. I co, i mamy dalej szukać tego zielonego, czy...? Zaraz się wszystkiego dowiesz. Ja nie wiem, czy mam gdzieś skręcać, czy na tą skałę? Nie, ty i tak nie skręcisz. Kręcisz? Nie. A nie, płyniemy, dobra. To nie, musimy na wprost. Czy pan to robiłeś? Ja właśnie po części już nie pamiętam, jak wyglądała ta opowieść. O, są mewy. Ale one raczej chyba nie pokażą nic zatopionego. W każdym razie bardzo się cieszę, że w końcu jest coś, jakieś nawiązanie do Piratów z Karaibów. Bo jednak Sea of Thieves, no to są tacy, powiedzmy, piraci z Karaibów, tak? No. Więc to wszystko naprawdę fajnie wygląda, więc mam nadzieję, że będzie wam się to podobać. Jest 6 chyba albo 7 opowieści, nie, 5 albo 6 opowieści. Ale jestem exciting. I wydaje mi się, że w ogóle ostatnia jest z latającym Holendrem i z Davidem Jonesem. A mogą być nawet i Francuzy. Także wiesz. Kot Słuchaj, ci biega to? Po Boże, panelach. Przepraszam was bardzo serdecznie. Bardzo mocno. Tomeczek, ty masz dzisiaj bardzo dużą dysk mózgie, wiesz? Ja jestem exciting, chcę iść... O Jezus Mario, ja chcę już iść tam. I kotwica machen. To jest toxic. Jak? No filetowe. I to co? Dobrze, musimy znaleźć przewoźnika. Jeżeli dobrze pamiętam, on był chyba tutaj. Tylko przygotuj się na dużo parkura. No, super! I na czasówki. I na walkę z syrenami, trytonami. Za chwilę będę mieć walkę z kotem. Domyślam się, idź. Ty tak bokiem chodzisz. Bo puściłeś mnie dziwnie przodem. To jest ładny pan. Ma taki dzwoneczek jeszcze, można do niego... Cześć. Można. Ej, wygląda jak Voldemort. Taki nos ma. To jak śmierciożerca bardziej. No chodź, idź. Zadałem mu po zębach. Bo to coś się stanie. Idź. Piecę ci latarenką. Jak wolno chodzi. Tam nie wejdziesz. O, głos ducha. Kurczę, piraci z Karaibów razem z Fazmą. Wyjmij lampę. A, czy wyjmę? O, skończyłem. Jak się bierze ten płomień? F. No F. A, chyba wziąłem. I teraz ja zapalam jedną, ty drugą, na trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze R czy Bałtyk? Jak kochany, co tam Jezu. Jadą po ciebie, widzę. Tomek ma, słuchajcie, dzisiaj jakieś kurde przestery totalne. To jest wszystko totalne. Dzisiaj. Ja nie chcę milczeć. Co masz za błyskotkę? Musimy tutaj pozapalać wszystkie latarnie. Okej, to jedną zapaliłem. Które gdzieś będziesz widział. A tych nie, dobra. I tu chyba jeszcze jedna była, jeśli dobrze pamiętam. Jest. Fajna muzyka tu w ogóle leci. No pomóż im ze skrzynkami. Sam bym się wziął. Coś się otwiera? A nie, tu. No tak, otwiera się, idziemy dalej. A, dobra. Strasznie fajnie wyglądają te fabularne rzeczy. Jak samo Sea of Thieves w sobie jest... Nie powiedziałbym, że dosyć nudną grą, ciekawą, ale te opowieści tak dobrze są, słuchajcie, zrobione. No póki co mi się podoba. Nie wiedzą, chciałem cię poznać. Chciałem cię poznać, chyba pieniądze zabrać.
To zobacz, tu są skrzynki. Mają skarbów. No paniaczki, kurde. Śpiewo z oddali. Ja nie słyszę śpiewu. O, teraz słyszę. Nie. O! Nie. Ej, prost! Aż zdrowie! Napij się z nimi. Nie wiaderkiem. Tylko tu będzie parkour za chwilę. Zapraszam. Kakania. Czekaj. To już bez latarki? No może by, możemy iść bez. Aha, dobra. Ej, biedny pan. Ej, czy ja się teraz właśnie tak rzuciłem w tym momencie? A nie piłem teraz? Ej, to ładne opóźnienie. Jakżeś popił? To działa tak późno? No czasem tak, no zobacz jaka tu biba jest. W końcu piraci, tak? Tam coś jest. Czekaj, tu jest jakaś jaskinia. O, chciałbym zastrzelić. Bo ten to jest nadziany. Mam wiosło. Aha, to było wiosło. A co ty myślałeś, że co to było? Myślę, że to miecz. O, mek. Zmieniło mi na broń, to źle? No zaraz będzie fight. No nie możemy dalej zwiedzać? No zwiedzamy. Open the door, the door jest otwarte, no. Dobra. Ej, automatyczne oświetlenie, kurde, to nawet ja jeszcze nie mam takich żarówek. No a. Też się korsarzyku. When that evil curse will strike the greedy beholders. Ale podłogę to by sobie mogli zrobić nie takie dziury. No ale Tomek, to są piraci, oni tu mają swoją wiedzę. Spójnie ułatwiać. Muszę zapalić ładnie. No. Ale mu skrzypło w kościach. Aha, ten już tam polas. A to nie tu? Gdzie? Nie, dobrze, bo my musimy teraz... O, tu płyną! Tak, my musimy teraz im otworzyć przejście. Okej. Okay. Ja nie mogę? Możesz. A mogę. A nam też się podniosło? No tak, bo musimy im otworzyć drogę, tylko że to się z drugiej strony otwiera. Tutaj chyba jest linka. I tutaj trzeba na drugą stronę przeskoczyć. Ale to chyba z tego... tego? No, z tego co się otworzyło. Oj, spadłem. Aha. Chciałem trzymać, ale... Spadłeś. Trzeba dawać jedną górę. Teraz właśnie nie wiem, czy tu się da wyjść ten gdzieś... Tu jest jakiś kamyczek, nie? Dobra, to muszę się zupełnie cofnąć. Tam, Tomek, trzeba iść dalej. Boże, cofłem! Robisz. Jezu, cofnąłem się! Hopie! O Jezus! No i ta, patrz, za pierwszym razem się udało, za drugim już nie. Dobra, ja już jestem, to zapalę im od razu tą drugą. Jezu, znowu karetka, co to jest z tymi karetkami? Tak, zapalam. Dobra, pojechali. Pojechali. A jednak nie. No jednak gdzieś się kręcą w okolicy. Proszę płynąć, panowie, proszę płynąć. Widać jak macham im? Mhm. O! O, to nie we mnie celować. No, chyba zabił tego typa. Ej, Jezu, Boże! Tomek! Uspokój się, chłopie! No tak na głowę. Wiosło, pa... Szukałeś wiosła, to też leżało. No wiesz, no, w końcu kryjówka piratów. Idź, po złoto, idź.
Majne. Nie mogę. Też bym tutaj posiedział, tylko nie w takiej formie jak ten pan. A może jednak? Nie, wolałbym... Kurde, to są fajne rzeczy. Nie. Ale my idziemy dalej, Tomeczku, wiesz? Czekaj! Zostaw te skarby, bo ty ich nie podniesiesz nawet. To jest tylko dekor. Ale gdzie jest twój nick, a tu? Ten już jakieś łasy na widzicie? Trochę, kurde, monetek poleżało, a to już łasy. Monetki zawsze dobre. Mhm. Nie tracą wartości. Z parkourem to jednak nie kłamał. Mówiłem. W większości tych opowieści tak na dobrą sprawę jest parkour. Mi się podobały te logiczne, co kiedyś robiliśmy. Tutaj też będą. Dobrze, nie dzisiaj. Aha, potrzebuję nie chcę. A ja sobie chyba wymienię. Uuuu, jaka ładna broń. Ale ja sobie może miecz wymienię. Patrz, jaką mam ładną. Jaki ładny miecz. A ten? Poczekaj. Gdzieś ty jest? Na dół. To, Boże, chciałem ci pokazać, jaki mam. No to pokaż mi. Ty zwindasz, co to jest? Zejdziesz tu na dół? Ale jak? No tak jak wszedłeś, Tomek. Aha! Ja myślę, że to specjalne wejście. A, mamy ten sam. Nie, to nie jest ten sam. O nie! Zrobiłeś to, co ja chciałem zrobić. Marlin, człowiek grób. Tutaj teraz będzie czasóweczka, Tomeczku, więc się proszę przygotować. Ja mam przyciąć? Nie. Nie. Idź, stawaj na tym, jak podjedzie. Już? No. No i co, tylko przeskoczyć? Tak. Tylko poczekaj. No, bo dobra. Okej. Okay. O, co żeś mi straszył, to było łatwe. To było łatwe, dobra, a teraz będzie zjeżdżał. To było łatwe. Aha. Na koło. Jak to się wolno idzie? Oj, Tomeczek. No bo tu są, wiesz, gazy śmiertelne. Tam nie wejdziesz. Zatem nogę złamaliśmy. Nie, ja już biegam. Ja mam szybko, mi się kości rosną. Ty masz szybką przemianę kości, dobrze. A, chciałem sobie kliknąć. Pod którym był speed? Pod shiftem. No właśnie tam, ej. Jest. Kotobeczku, spokojnie, poczekasz, to dojedzie. Ale też to doskoczyłem. Tam dalej se nie zobaczyłem. No to jak? Tu. Bo tu myślałem, że to jest droga. I znowu spada... Nie. A teraz jedziemy. O! Dobra, jednak tak. Dobra. A to krótko! Na co ty byś chciał? Wow, ej, ale to ładnie. Kurde, co ty wspierać mieli fajnie. No nie? Też tak gdzieś ostatnio. O! Punkt kontrolny opowieści. Też tak właśnie ostatnio tam gadaliśmy, że właśnie, kurczę, to pirackie życie jednak jest takie, no, fajne. Żadne ZUSy, nic. Co nabrali, to ich. No nie? Powiedziałbym coś, tylko wyszedłbym na dziwne tematy. Może lepiej nie. O, tak mi się z wiejską skojarzyło. Zostaw wiejską w spokoju. Nie wchodzimy w te tematy. I zawsze mi się takie bramki podobały. Dobry? Puszczą nas, czy trzeba naokoło? Panie Darku, zielony poproszę, dziękuję. Opowieści o umarłych. O, skrzynki puste. Strasznie mi się te opowieści podobają. A, tu nic nie zrobimy. Ładnie, jest fajnie. Chociaż w sumie nie wiem, czy chciałbym żyć w takim świecie, gdzie byli piraci. No nie, no, ani lekarza, ani dentysty, nie. No ale to już pomijam fakt. Ale o, obcęgami by nam zęby wyrywali, daj spokój. Albo na przykład, nie wiem... Zamiast nogi z tym drewnem, czyż to drzazgi mogą się wbić? Albo na przykład jesteś na statku i nagle kulą obrywa, życie nie ma, nie?
No wtedy bym jeszcze było w Śladnowierz. No więc właśnie. I kolega tam do nas mówi z góry. No ktoś jest. A nie, to trup. O, pan mi chuchnął. No siema. Dlaczego ja cię gubię? Zachowujesz się jak Magda w Minecrafcie, no. To w tej klatce? Brakuje mi to, żebyśmy mogli mieć własną wyspę, gdzie możemy rzeczy schować. Musimy jej pilnować. No spoko by to było. A bunch of treacherous curs. But this be no way. Climb up here and lower me cage. I'll make it worth your while. Dobra, czyli musimy jego klatkę opuścić, był. Co ty tam już zwiedzasz? Ja! Oni się ruszają! No, a co ty myślałeś, że będą tak nie ruszać się? Zapaliłem im światło. Myślą. No to dobrze. O, mamy pierwszą książkę. Możesz sobie ją przeczytać. Bo za to też jest dodatkowe osiągnięcie. Kontynuuj, zamknij, dziękuję. Dobrze, tylko teraz tak, kwestia jest taka, musimy go ściągnąć. Jeżeli ja dobrze pamiętam, albo i nie pamiętam, to tutaj się chyba wchodziło tędy? Idziesz za mną? Tak, teraz już tak. To chodź. Bo musimy przedostać się i zdjąć go z tej klateczki. No. Ale fajne domki. Fajne domki. Wow! Leviosa! Ej, tu jest mapa! A czemu to przybliża? No nie, no takiego bajoru to nawet ja nie mam. No widzisz? I tutaj ogólnie jest tak, że na tej mapie... No właśnie założyłem. Weźmiesz sobie mutom tak... i weźmiesz sobie lufę jeszcze, dodatkowo lunetę, to masz pokazaną lokalizację, gdzie teoretycznie coś jest. Więc będziemy musieli... Namiot, palmy 3 i kadłub. Dobrze. Dobrze, przeczytałeś książkę? Gdzie? No leży tutaj na tym. Teraz tak. A dopiero 2 z 5, okej. Okay. Wojtek, zrobiło mi się jasno. Ja no tak, bo zapaliłem światło na zewnątrz. Czy Wojtek, nie tak szybko, poczekaj. Co, on teraz ożyje? Nie, to muzyczka sobie leci. I teraz mamy pokazane, co musimy... Teraz mamy zaznaczone, jakby to miejsce, w którym jest... Jest ten. Aha. Na górę? Poszłeś? Czekaj. Wydaje mi się chyba... A nie, czekaj, to chyba jakaś inna droga prowadziła do tego. Kurczę, nie pamiętam. A tu się wszystko zapala u niego, fajnie. Dobra, my się musimy, słuchaj, dostać na ja górę tego... taką czapkę. Na górę tego budynku się musimy dostać, ale ja nie pamiętam jak się... Jak się taką czapkę. Tylko gdzie tu było wejście do tego? Aha, dobra, już wiem, chodź. Czekaj, ogólnie rzecz biorąc, ta rzecz do wykopania, która była, no. A tu. Tutaj jak widzisz są 3 palmy, więc ona chyba powinna być tu. Gdzieś. Tak ja bym obstawiał tutaj. O, jest. Właśnie. Masz skarb? I? Skrzynia biednego Długiego. Dobra. I na razie ją sobie zostawmy tutaj. Teraz tak, musimy przejść do niego na tą drugą stronę, więc choć tutaj górą pójdziemy. No tak, tędy, dobra. Boże, fajne mostki. Fajnie, no naprawdę zajebiście to wszystko wygląda. Czekaj, tu nie ma żadnej książeczki. Przeczytania? Chyba nie. Nie widzę. Dobra. O, to mi się już nie podoba. To idziemy na drugą stronę. No to chodź. Zaraz się do ciebie przestaniemy, cicho siedź tam, koleś. Już idziemy do ciebie. O co ci chodzi? O, pan szkielet. Mogę ci zapalić? A nie. Czy ty przyszedł.
Co? Ty poszedłeś za mną? No tak, widzę twój tłum. A, dobra, o Jezu, już myślałem, że znowu żeś się gdzieś zagubił w nie, przestrzeni. Nie. Patrz na pintę. Stoisz? No. Dobra. Dobra, zostałem Jolka. Dobra, zostałem Jolka. Jaki klucz? Nie mam klucza. Masz klucz? Tak, tutaj będziemy... Nie, no nie mamy. Musimy najpierw zdjąć kapitana, ale pierwszą część, słuchajcie, odcinka będziemy kończyć. Także mamy wielką nadzieję, że będziecie oglądać dalej, czekacie na następne. Wydaje mi się, że chyba wyjdą nam z tego albo dwa, albo trzy odcinki. Więc czekajcie na następną część. Ze mną był oczywiście Tomek. Byłem, jestem i... Także my wam za dzisiaj tak bardzo serdecznie dziękujemy, a w następnym odcinku spróbujemy tego tam otóż to pana uratować. Tak? Właśnie, że mogę go podglądać? Możesz, tylko że go nie widać. No właśnie, jakiś taki... Nie wy... Zobaczysz później, będziesz go nosił. Trzeba mu etopirynę dać. Jak to nosił, co to, jatragasz? Także słyszymy się w kolejnym odcinku, dziękujemy wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.